ta analiza potrzeb niech brzmi, co jest dla Ciebie ważne, a co przez to rozumiesz, dlaczego to jest dla Ciebie ważne. I kolejne pytanie, co jeszcze jest dla Ciebie ważne. I mamy taką piękną pętelkę, uniwersalną w każdej sprzedaży. Business Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, moim dzisiejszym gościem jest Krzysztof Rzepkowski. Gdzie mam patrzeć w ogóle? Cześć. Patrz tu, tu i tu. Kamer masz tyle, słuchajcie, nie wiem w ogóle. Tak, dzień dobry, nazywam się Krzysztof Rzepkowski. Daniel mi prowadzi właśnie po Warszawie. Nie wiem, gdzie patrzeć. Tu patrzę, tam tak patrzę. Tak naprawdę jedziemy na lawecie i tutaj jesteśmy bezpieczni. Naszym gościem jest Krzysztof i z Krzysztofem będziemy rozmawiali między innymi o negocjacjach, o pracy z pośrednikiem nieruchomości, ale i o tym, jak odnaleźć się w relacji z klientem, z którym negocjujemy, z klientem, od którego coś kupujemy, ale też z pośrednikiem, tak? Bo Krzysztof jest ekspertem od tego, żeby wejść w czyjeś buty, po prostu. To za piękne słowo, tak. Tak, no ja jestem pośrednikiem, bo cały czas pracuję jeszcze w nieruchomościach, także jestem doradcą do spraw nieruchomości, jestem trenerem sprzedaży, no i faktycznie w buty klienta wchodzę często, bo prowadzę taki blog na Facebooku, który nazywa się Buty Klienta, także też tam możecie zerknąć, tam różne fajne rzeczy ponoć piszę. Ale to mam oceniać. Tak. I obiło mi się o uszy, że jesteś doktorem habilitowanym. Dobrze? Tak mówią. Tak mówią? To nie było kupione na targu, wyobraź sobie. Nawet. Wyjątkowo nie wszystko ma. Wiesz, chyba to można też kupić. Tak, jestem doktorem habilitowanym nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Powiedz, po co ci ten doktorat tak naprawdę? Czy ty go zrobiłeś już, jak byłeś w nieruchomościach, czy... Doktorat zrobiłem najpierw, nim byłem w nieruchomościach, potem trafiłem do nieruchomości. Impuls był bardzo prosty, no. Jakby do nieruchomości człowiek trafia, czy w ogóle do sprzedaży, przez przypadek. Nie wiem, czy znasz kogoś, kto w dzieciństwie marzył o tym, że nie wiem, będąc w liceum, kurczę, jak to byłoby pięknie być sprzedawcą, wiesz, chodzić po ludziach i sprzedawać chałupy. Od drzwi do drzwi. Tak, robić homestagingi toalet na przykład, wiesz, takie marzenie życia większości młodych ludzi. Raczej jest tak, że ludzie marzą o tym, żeby być, nie wiem, prawnikiem, doktorem, tam, znachorem w sensie i różne tego typu rzeczy robić. No ja też pracowałem naukowo i bardzo się z tego cieszę i to była piękna rzecz, piękna przygoda i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś moje drogi tam się skrzyżują z tym światem naukowym. Natomiast no, impuls się pojawił wtedy, kiedy pojawił się potomek, dokładnie potomkini, i też potrzeba większych pieniędzy. No i tak trafiłem do sprzedaży, a potem to się rozwijało i ze sprzedaży szedłem dalej. Zostałem menadżerem i trenerem sprzedaży, no i tak sobie żyję. Muszę sobie wyjechać jakoś bezkolizyjnie. Chociaż to też byłby dobry, jakbyś tak to Porsche właśnie na początku nagrania Rzepkowskim. Ale wiesz co... efekt marketingowy. Zrób to, ale Daniel, poświęć. Poświęć swoją furę na tych parę tysięcy lajków. No i co, nie zabijemy się tutaj? Nie, będzie dobrze, będziemy żyć. O kurde. On też chciał to skręcić, patrz. Pamiętaj, to jest Warszawa, to jest dziki zachód, wiesz. Okej, to jak uważasz, że co jest najważniejsze w sprzedaży? Jaka rzecz, jaka umiejętność, jakby... co jest takie najważniejsze, jakbyś miał to w jednym zdaniu? To mogę ci jednym słowem odpowiedzieć. No właśnie. Najważniejsze jest zaufanie. Dlaczego? Bo bez zaufania nie ma nic sprzedaży. To jest najważniejszy element. Ludzie kupują od tych, których lubią i od tych, którym ufają. Wiesz, że taki prosty przykład zawsze podaję. Wyobraź sobie, że masz, nie wiem, brudne okna. A święta, albo teściowa przyjdzie, to jeszcze gorzej. Przyjeżdżasz i masz brudne okna i ci się cholernie nie chce. Czyli jest ból, tak? Masz potrzeby. I nagle dzwoni do drzwi sprzedawca. Mówi, dzień dobry, nazywam się Krzysztof Rzepkowski, wie pan, myje okna tutaj w okolicy. 20 zł za okno. Myślisz sobie, Boże, ten człowiek nic nie ma spadł, prawda? Wszystko jest pięknie. Mam ból, jest potrzeba, jest rozwiązanie za niewielkie pieniądze. Mówisz, zapraszam. No i Krzysztof Rzepkowski przekracza próg, a ty patrzysz na niego i tak widzisz, że on pod okiem ma taką jedną dziarkę, taką niewinną kropeczkę, wiesz, gdzieś tam... Tylko rok. Tak, właśnie, tylko tyle. I to jest wszystko. I w tym momencie mówisz, tak, wie pan, co akurat muszę wyjść, także proszę wybaczyć, może następnym razem. I nie ma sprzedaży. Bo czemu? Bo nie było zaufania. Była potrzeba, było ból, było wszystko, była relacja, on był miły i sympatyczny. Ale cały element zaufania runął nagle po jednym elemencie. Jest takie fajne hasło w sprzedaży, wiesz, które mówi, liczy się wszystko. Czyli może być element twojego ubioru, element twojego, nie wiem, sposobu mówienia, jedno słowo i pewnie każdemu z was, jak zajmujecie się sprzedażą, zdarzyło się coś takiego, że już byłeś w ogródku, już witałeś się z gąską, już myślałeś, kurna, jest deal? Tak. I nagle powiedziałeś jedno słowo. Za dużo. Albo nawet nie wiesz o tym, że jej powiedziałeś. Nawet tak. Dopiero potem, może gdzieś, albo nawet nie wiesz. Albo coś w twoim ubraniu było nie tak, w twoim zachowaniu. Odebrałeś telefon i nie tak się odezwałeś do żony. Cokolwiek. Tak.
i sprzedaż pada. Więc dla mnie masz odpowiedź bardzo prostą, okay, zaufanie. Zaufanie, ale pytanie, czy z samym zaufaniem, bez tego wszystkiego, da się zrobić sprzedaż? Bo jakbym ja się skupił tylko na jednym i tylko cisnął to zaufanie i teraz budował jakieś... budował jakby historię w oparciu o to zaufanie, albo jakby starał się to zaufanie zdobyć, to no nawet jak będę miał, a nie będę miał zaspokajania potrzeb, to pytanie, czy to jest tak naprawdę najważniejsze. Wiesz, co potrzeby możesz umieć wygenerować, to jest inny element, ale zgadzam się z tym, że zaufanie nie wystarczy, bo możesz mieć genialne zaufanie, ale nie potrafić sprzedawać, tylko że zaufanie jest warunkiem wstępnym. Mhm. Czyli najpierw buduj relację. Zbuduj relację opartą na szczerości, partnerstwie, na zaufaniu, a potem tak naprawdę zacznij sprzedawać. Mhm. Natomiast większość sprzedawców robi odwrotnie. Zobacz, ludzie do nas dzwonią i na dzień dobry w ogóle, wiesz, bez żadnego, kurczę, próby nawiązania relacji mówią: dzień dobry, tu mówi Daniel Siwiec, dzwonię z banku PKO S.A. Może jest pan zainteresowany nową kartą kredytową? I jakby od razu ci próbują coś sprzedać, w ogóle bez jakiegokolwiek próby nawiązania relacji. Ja oni pytają, czy ja nie potrzebuję jakichś pieniędzy. Oczywiście, a jak nie, to może matka, a może babcia, pan, bo mam taką kartę, pakiet familia, nie? Okej, okay, ale teraz... To jak byś doradził, żeby ktoś zaczął budować to zaufanie? Znaczy, jakimi narzędziami, czy jakimi zwrotami, czy jak można by było od tego zacząć? Widzisz, bo to jest tak, że jakby wiele osób tak chciały, tak często do mnie ludzie przychodzą, mówią: słuchaj, Krzysiek, gdybyś tak mi mógł tak w 3 minuty, wiesz, bo ja nie mam dużo czasu, tak w 3 minuty taką receptę, wiesz, co zrobić, żeby ludzie mnie kupowali, nie? No, słuchaj, myślę, że taką umiejętność bym miał, to nie dość, że Nagroda Nobla, w ogóle w dziedzinach wszystkich, to no, najbogatszy człowiek na świecie, nie? Okej, okay, dobra. Bez wątpienia. Ale w każdym razie tak, no jest 5 to... minut, 5 minut. Słuchaj, no to ja odpowiedź mam bardzo prostą, już reklamowałem mój blog, no to się nazywa Buty Klienta. To jest, ale nie mówię, że to czyta się tylko i wyłącznie, ale to jest najprostsza odpowiedź. To Henry Ford powiedział kiedyś, znany człowiek, zresztą jakby nie on, to byśmy pewnie nadal na koniach jeździli teraz i byś takiego live'a z koni kręcił, a nie z dyniżansu, wiesz, a nie z samochodu. Więc chociaż nie jedziemy Fordem, żeby było jasne, żeby Daniel potem nie mówił: kurde, nie powiedział, że tak naprawdę jest Ford zaklejką Porsche. Tylko z naklejką, tak. Więc to Henry Ford powiedział, że sekret sukcesu leży w takiej umiejętności patrzenia z punktu widzenia innych. Czyli patrzenia na sytuację, oglądu tej sytuacji nie tylko z mojej perspektywy, ale cudzej. I umiejętność budzenia zaufania, czy wzbudzenia zaufania polega właśnie na tym, że ja kiedy mam rozmówcę, bo pierwszy traktuję go jako partnera i rozmówcę, ja chcę zrozumieć jego sytuację. Wiesz, ja chcę wejść w jego buty, zobaczyć, jaki on ma problem. Nie budować na siłę mu analitera, wiesz, robić tak naprawdę sprzedaż, czy generować jego potrzeby, tylko zrozumieć jego sytuację, jaki on ma ból. I dopasować się. I się do tego dopasować. Wiesz, no ja reprezentuję szkołę Sandlera i myślenia sandlerowego i tam jest jako naczelne hasło: bez bólu nie ma sprzedaży. Mhm. Czyli jeżeli człowiek nie ma bólu, to tak naprawdę ma tylko zachcianki. Wiesz, jak każdy z nas, pewnie nieraz ci się zdarzyło, że wchodziłeś do sklepu i pooglądać. No, w sensie podchodził sprzedawca do ciebie, a ty tylko się rozglądam i tak dalej, nie? I tak naprawdę nie miałeś bólu, nie wiem, kupna płaszcza, butów i tak dalej, więc bez tego sprzedaży nie będzie. No więc dopiero umiejętność wejścia w buty tej drugiej osoby, zadawania odpowiednich pytań, pogłębiania tych pytań, zrozumienia jego sytuacji, daje coś takiego, że człowiek się przed tobą otwiera. Wiesz, sprzedaż to jest psychologia. I to też buduje zaufanie, tak? I to buduje mega zaufanie. Mówię o tym, że to jest psychologia, bo tak naprawdę w sprzedaży istnieje dokładnie coś takiego jak w psychologii. Nie wiem, czy byłeś u psychologa, nie musisz teraz wszystkim o tym mówić. Natomiast prędzej czy później każdy z nas trafi do tego psychologa, pracując w sprzedaży. Więc psycholog ma taką metodę pracy. Przecież to nie jest tak, że do niego przychodzisz i on ci mówi: no, panie Danielu, wujek, dobra rada, jestem, pan zrobisz teraz to i panu się w życiu poukłada. Nie, psycholog zaczyna od tego, że tak naprawdę z tobą rozmawia, zadaje ci pytania. Najpierw lekkie, delikatne. A jak tam się w to się wydarzyło? Co dobrego u pana? Co tam w pracy? A jak w domu? I następuje taki moment, że po mniej więcej 5., 10. pytaniu człowiek czuje się na tyle komfortowo, że ktoś chce go wysłuchać, że się otwiera. To się w psychologii nazywa pomyłka freudowska. Czyli nagle zaczynasz mówić coś, o czym w ogóle nie miałeś pierwotnie zamiaru mówić. A mnie na przykład... Albo się nigdy nie powiedział. Tak, i byś w ogóle nie myślałeś o tym, że to powiesz. Nie pamiętałeś o tym nawet, nie? I nagle wychodzą, wiesz, sytuacje z dzieciństwa, jakaś trauma, jakieś coś, co tam się wydarzyło. I dokładnie tak samo jest w sprzedaży. Umiejętne zadawanie pytań powoduje, że w którymś momencie twój rozmówca się przed tobą otwiera, widzi w tobie partnera. Jak się otwiera, no to masz dowód, że ci zaufa. I dopiero wtedy jest moment na rozpoczynanie sprzedaży, a nie tak jak większość handlowców, tak jak mówię, skracza to i próbuje najpierw sprzedawać, albo na przykład, nie wiem, buduje swoją relację w oparciu, wiesz, o jakieś takie teksty typu: no, by rozpadało się. Znalazł pan miejsce do parkowania? No i tego typu rzeczy. No, koszmar kompletnie. Czy uważasz, że sprzedaży się można nauczyć? Czy każdy może być dobrym sprzedawcą? No oczywiście, że tak. Znaczy to jest, wiesz, oczywiście, że tak. No, kiedyś było tak, w dawnych szkołach sprzedaży, że uważano, że to musisz mieć chemię. Mhm. Że albo się z tym urodziłeś, czyli masz gadane, wiesz, ta wika, tam błysk w oku.
No, dzisiaj się uważa, że tak już nie jest. Znaczy szkoła, którą ja reprezentuję, Sandlera, uważa, że każdy może być świetnym sprzedawcą. Co więcej, ja uważam, że ci, którzy mają tak zwaną tylko nawigę, to osiągają marne wyniki sprzedaży. Dlatego, że oni trafiają do pewnej grupy ludzi, natomiast oni nie potrafią słuchać. Oni tak naprawdę osiągają jakieś rezultaty przez to, że są i mają lekkość w mówieniu i lekkość w nawiązaniu relacji, natomiast czasem po prostu strzelają ślepakami. No ja to nazywa się to rzucanie makaronem o ścianę, nie? Czyli że muszę odpowiednio dużą garść makaronu rozgrzanego, takiego ciepłego mieć w łapie, sru o ścianę, a nóż coś się przyklei. I na tym polega taka sprzedaż tradycyjna, czyli wielka skala. Zobacz, to robią ludzie na call center bardzo często. Muszą wykonać 50 pierdyliard telefonów, żeby komuś tą jedną kartę do klubu tam Go Club, nazwijmy go tak, sprzedać, nie? Więc taka sprzedaż jest skuteczna, tylko wymaga cholernie dużej skali. I tak naprawdę jak widzę takich sprzedawców, którzy tak działają, to widzę, że oni są zmęczeni tą sprzedażą. Że w takiej sprzedaży, która polega na tych ślepakach, jak ty mówisz, na tym makaronie, o którym ja mówię, to ludzie mogą wytrwać pół roku, rok, dwa lata i są wypaleni. Są po prostu, wiesz, zestresowani, nagle potem masz kurna spięte mięśnie pleców, nie wiesz skąd, a to właśnie od tej ciągłej napinki. W tej metodologii, w której ja jestem, Sandlerowej, no to jest cały czas oparte na słuchaniu drugiej strony, na zadawaniu pytań, na zrozumieniu jego sytuacji. I teraz właśnie tutaj te typy osobowości, które są bardziej skoncentrowane na drugim człowieku, w metodologii Diska to są typy S na przykład, nie? Oni są świetnymi słuchaczami. I ci ludzie zostają dzisiaj znakomitymi handlowcami, bo potrafią słuchać innych. I myślę, że właśnie w dzisiejszych czasach nowoczesna sprzedaż polega nie na gadaniu o produkcie, tylko na słuchaniu, zadawaniu pytań. Ale też zadawiam takich pytań, które sugerują. Wiesz co, dopiero później, na pewnym etapie. Jak znasz potrzeby tak naprawdę, bo możesz zapytać, czy ten produkt w ten sposób zrealizuje tą potrzebę, którą już zdefiniowałeś sobie, to można tak zapytać, tak? Ale dopiero jak już znasz. Tak, natomiast to nie może być zadawanie pytań, wiesz, cały czas tych pytań sugerujących, bo ja od razu wyczuję w drugim twoim pytaniu sugerującym, typu na przykład, a czy przypadkiem nie potrzebowałby pan, nie wiem, nowego tam smartfona, nie? Od razu wyczuję chęć sprzedaży. Ludzie działają, jakby reagują na sprzedawców agresywnie. Jakby jak sprzedawca działa na ludzi jak płachta na byka. Zobacz, niby chodzisz do sklepu, żeby coś kupić, prawda? No jakby mało kto z nas marnuje czas na zasadzie, kurna, nie mam co robić w niedzielę, pójdę do sklepu. Tylko raczej idziemy coś kupić. Teraz niby wchodzisz do sklepu, żeby coś kupić, a jak do ciebie podchodzi sprzedawca i mówi, w czym mogę pomóc, panie Janu, to mówisz to, a ja tam tylko tak oglądam, tam wie pan, tak. Nie, jak coś będę... Czyli kompletny brak gotowości do w ogóle rozmowy z handlowcem. Czemu? No bo my nie lubimy sprzedawców. Nie lubimy ich, bo oni chcą nam coś wcisnąć. Nie lubimy ich, bo oni są profesjonalnie mili. To jest element sprzedawcy. Zauważ. Wchodzisz do co drugiej kawiarni w Warszawie i usłyszysz na wejściu dzień dobry. Ten zaśpiew, ta melodyjność głosu. Niespotykana. Czy ty dzwonisz do znajomego i mówisz dzień dobry? A potem, kiedy wychodzisz i próbujesz wyjść po angielsku niezauważony, to jest do widzenia. Kochamy cię, wróć do nas. To jest, wiesz, ludzie nie lubią sprzedawców, bo już po tonie głosu poznają. Ty rozpoznajesz, słuchaj, handlowca po telefonie dzwoni. Nie dość, że wiesz, no stacjonarny się wyświetla. To już jest pierwszy sygnał ostrzegawczy, bo jak stacjonarny, albo policja, wiesz, albo handlowiec, albo komornik. Albo jak nie po tonie, po telefonie, to po tonie głosu. Czyli odbierasz telefon i słyszysz, dzień dobry, panie Danielu, miły i sympatyczny do pożegania. Żeby to jeszcze był miły i sympatyczny, czasem po prostu dzwonią automaty. Automaty jakby już czuję, że jakby dzwoni do mnie syntezatormowy. No a jakbyś się czuł, gdybyś miał dziennie wykonać 150 telefonów, wiesz, i każdy ci mówi, spadaj na bambus. No to ja, słuchajcie, żartujemy sobie, ale jestem zawsze pełen podziwu dla handlowców, którzy pracują door to door, sam tak pracowałem, dla tych, którzy pracują na słuchawce, dla tych, którzy pracują na przykład, nawet słuchajcie, chodzą na ulicach i robią ankiety. Tak. Życie nie musi tak wyglądać. Możesz użyć narzędzi Krzysztofa i sprzedawać inaczej. Prawda? Tak. No ale robi to za mnie, tak że mogę to pozwolić. Mam od tego ludzi. Numer telefonu 9-6-6-6 wyświetla się na dole. Tak jak w każdej telewizji niemieckiej zawsze było, prawda? Te numery telefonów tam 7... Nie wiem, co oglądałeś? Sieben. Ja nie miałem kablówki. Każde narzędzie, jak wiesz, w sprzedaży można wykorzystać na obie strony. Każdy miecz jest obosieczny, nie? I młotek jest służy ogólnie do wbijania gwoździ, ale wiadomo, parę osób zamordowano w ten sposób. I tak samo jest z narzędziami sprzedażowymi. No, to. Ja zawsze podkreślam tą etykę jakiegoś poczucia moralności, sumienności w byciu sprzedawcą, nie? Że tutaj jako sprzedawca masz narzędzia, masz umiejętności. Gdybyś chciał, to dzięki retoryce słowu, które jest najpotężniejszą bronią człowieka, możesz tak naprawdę nakłonić innych do tego, żeby kupili coś, co będzie wbrew ich interesom. Tylko, że ja tak zawsze powtarzam ludziom, że pomijając już twoją etykę, bo każdy ma swoją własną, nie? I twoje sumienie, to w dzisiejszych czasach, tak mówiąc w ogóle wprost, kompletnie się nie opłaca być nieuczciwym.
wiesz, to jakkolwiek by to nie zabrzmiało głupio, to skala tak naprawdę dzisiaj jakby szerzenia się informacji, dystrybucji informacji jest taka... To są sekundy. To są sekundy. Kiedyś narobiłeś cyfru, to tak naprawdę dowiedziało się o tym 20 osób. Tak patrząc na siatkę. Dzisiaj w ciągu ułamka sekundy dowiadują się o tym tysiące. Tak, i na całym świecie jeszcze. I na całym świecie, nie? Tak. I jedną firmę można położyć przez jednego jakby nieuczciwego pracownika. Bo akurat trafi na kogoś, kto będzie zawzięty do odpowiednie posty, w odpowiednich grupach i się nie wytłumaczysz z tego. Mhm. Już, po prostu, nie? Więc tak, to są narzędzia dla tych, którzy chcą je dobrze wykorzystywać, nie? Liczymy, że oglądają to uczciwi ludzie i a wreszcie... jak nie, tak, to macie ostatnią szansę, żeby zejść na drogę uczciwości. Tak, to ten kanon zostanie... Tym bardziej, że zabrany. Tak, ale mówiąc jeszcze tak, wiesz, poważnie, to uważam, że najważniejszym elementem, który masz do zrobienia w sprzedaży, jest budowanie siatki ambasadorów. Mhm. Czyli nawet jak masz tylko jedno mieszkanie, które masz dzisiaj na sprzedaż, dobra, masz dwa, cokolwiek, ale masz jeden produkt, to wiadomo, że to mieszkanie sprzedasz tylko raz, prawda? Tak. Jakby, oczywiście, można się mówić z dwoma notariuszami o tej samej godzinie, ale tu gadamy z ludźmi uczciwymi. Nie no, dwoma o różnych godzinach. O różnych godzinach, wiadomo, można i pięć razy, ale gadamy z ludźmi uczciwymi. Więc jedno mieszkanie sprzedasz raz, wiadomo. Na to jedno mieszkanie musisz mieć kilku klientów, no bo rzadko się zdarza tak, że pierwszy przychodzi, pierwszy bierze. Oby tak było jak najczęściej, ale wiadomo, to jest jednak statystyka. I teraz... To, co masz do ugrania w sprzedaży, to jest zbudowanie siatki ambasadorów. Wielu sprzedawców podchodzi do tego tak, że kurczę, ja mam jedno mieszkanie, mam to na wyłączność, bo tylko ja to sprzedaję. I trochę zachowują się, wiesz, jak sprzedawca w monopolowym na wsi. Wiesz, no, przepraszam za porównanie, ale to trochę tak wygląda. To jeszcze za komuny. Tak, za komuny. Czyli wiadomo, że muszą u mnie kupić, więc u mnie może śmierdzieć w tym sklepie. Mam to wywalone, mogę im trzasnąć drzwiami przed nosem, bo i tak spragniony naród, wiesz, jak mój kolega zawsze mówił, najgorszy jest niedopity naród. No ten niedopity naród i tak o tej 22 tam zapuka z prośbą. To, żeby, tak, na metę. I cokolwiek mu sprzedać na zeszyt, nie? Żeby to poszło. I teraz często to obserwuję również w sprzedaży, tak też w nieruchomościach, że jest tak, że ludzie mają jakieś mieszkanie na wyłączność na przykład i uważają, że ten klient sam przyjdzie i mają wywalone. Że wszystko, co mieli zrobić, to po prostu już zrobili. Tak. Patrzcie, bierzcie. Najtrudniejsze jest już za nami. Tak, złapałem. Jeszcze mnie w sygnet pocałuj, że w ogóle ci sprzedaję to mieszkanie. Natomiast w tym momencie właśnie cały myk polega na tym budowaniu siatki ambasadorów, czyli z tych 10 ludzi, którzy do mnie przyjdą, ja mogę mieć 10 potencjalnych klientów, którzy nawet jak nie kupią ode mnie tego, to kupią coś innego, których ja mieszkanie mogę sprzedać, którym, jeżeli jesteś pośrednikiem, możesz, nie wiem, sprzedać usługę homestagingu, możesz sprzedać im kredyt, możesz potem, każdy z nich poleci tylko i wyłącznie ciebie kolejnym swoim znajomym i nagle się okaże, nie wiem, w perspektywie, 10 miesięcy, roku, że z tych 10 osób już masz 20-30 klientów, którzy chodzą i na pytanie, słuchaj, z kim mógłbym kupić, sprzedać, mają w głowie tylko jedno. A to niewiele kosztuje, tak? To tylko kosztuje relacje. I wracamy do tematu, wiesz, rozmowy o relacji, budowaniu, znalezieniu tego czasu, wiesz, w ogóle dla drugiego człowieka, bo często jak na przykład z pośrednikami rozmawiam, no to traktują trochę swoją pracę, jak sami siebie trochę degradują do roli otwieracza drzwi. Czyli wiesz, no dzwoni klient na ogłoszenie, no klient wiadomo jaki ma cel, zobaczyć mieszkanie. Jego celem nie jest rozmowa z pośrednikiem. Ludzie nie mają tak, że sobie myślą, o dzisiaj jest piękna niedziela, porozmawiałbym z kimś. Na pewno poznam kogoś miłego. Prawda, jakiś miły, sympatyczny człowiek, który żyje w prowizji, chętnie pewnie ze mną pogada. I trochę jest tak, że właśnie pośrednicy sami jakby degradują się do tej roli, no bo klient chce zobaczyć mieszkanie, więc on oczywiście nie inicjuje tematów rozmowy. Pośrednicy się nauczyli, że tak to wygląda, no więc przychodzi klient i mówi, gdzie podpisać. No dobra, podpisuję tą umowę. Proszę, tu są klucze. Czyli trochę tak naprawdę taki handel wymienny. Ty mi podpisz umowę, a ja ci dam klucze. Kurczę, to jakby to nie o to w tym w ogóle chodzi. My nie jesteśmy strażnikami kluczy, za które ludzie mają zapłacić 15, 20, 50 tysięcy złotych, tylko, ja tak się rozglądam, słuchajcie, właśnie gdzie jestem, bo już jest źle. Jest źle? Tylko tą wartość dodaną dawać ludziom. No i teraz pytanie, jaka jest ta wartość dodana? Ona wyjdzie tylko i wyłącznie w rozmowie. Więc dawać sobie zawsze te 15, 20 minut wcześniej, nim wejdziemy w ogóle do mieszkania, do domu, na działkę pojedziemy, cokolwiek, na rozmowę z tymi ludźmi, na budowanie tej relacji, zadawanie pytań i dopiero potem bardzo łatwo stać się ich powiernikiem i tak naprawdę jedynym sprzedawcą w ich głowie. Wywodzisz mnie na manowce gdzieś skręcamy, słuchaj. Zaczynam się, drodzy Państwo, obawiać, bo Daniel Siwiec skręca z głównej drogi i mnie wywozi jak w dobrych filmach typu Dług gdzieś na bok. Idziemy w kierunku rzeki. Uważaj do niego. Przecież jeżeli pracujemy, słuchajcie, w sprzedaży, to każdego dnia, jakby nie było, masz trochę dzień świstaka. Czyli każdego dnia masz podobne czynności. Jak pracujesz, nie wiem, w pośrednictwie, to są ci sami klienci, że podobny profil klienta, te same pytania, te same odpowiedzi zawsze słyszysz. Nam się nie spieszy, panie Krzysztofie, my nie mamy noża na gardle, my nie musimy teraz tego kupować. Masz taki stały repertuar różnego rodzaju wrażeń, które zawsze słyszysz. No i tak naprawdę mamy trochę, słuchajcie, ten dzień świstaka, który powoduje, że jak kolejny raz coś słyszysz,
gdzieś ci się przelewa, no to wybuchasz. No to jest normalne. Tylko że ja zawsze mówię handlowcom tak. Ja wiem, że masz ochotę komuś dowalić. Nawet taki przychodzi mi do głowy, wiesz, to taki rysunek Andrzeja Mleczki jest, który bardzo lubię. On pokazuje takiego słonia leżącego z tyłu. Taki, wiesz, no widać, że dostał bęski, nie? Taki guza ma tam coś, taki kręciołek nad głową. I na pierwszym planie takich dwóch zamaszystych, takie dwa zamaszyste żółwie idą pewnym krokiem. I jeden żółw mówi do drugiego, wiesz co, są takie chwile w życiu żółwia, że musi komuś przy... Nie? I to mi zawsze przypomina jakby taki model życia handlowca, który trochę takim żółwiem jest, ma tego klienta i ma mu ochotę raz na jakiś czas coś powiedzieć. To jest normalne, te emocje są w nas. Tylko ja zawsze się zastanawiam, jeżeli byśmy to położyli na wagę, to co ty tak naprawdę możesz dzięki temu zyskać? Jak dla klienta będziesz niefajny, odburkniesz mu, odszczekniesz mu coś, dasz mu popalić, to jedyne, co możesz zyskać, to jest tania satysfakcja. Tak. Więc jeżeli twoim celem jest tylko te 5 minut poczucia satysfakcji, to oczywiście można jechać klientom. I teraz wiesz, i to fajnie widać właśnie w pracy pośrednika, na przykład podpisywanie umowy, nie? Jak ciebie człowiek nie polubi, tej relacji nie ma, nie jesteś oparty na zaufaniu, nie jest ta relacja, to tak naprawdę wszystko staje na przeszkodzie. Czyli a pan ma jaki numer licencji? A państwo z jakiego są biura? A są państwo ubezpieczeni? A co mówi ten przepis taki i taki? A ten paragraf to o czym mówi w ogóle? A zobaczcie, a jeżeli tak naprawdę jest relacja, jest ten flow, to co robi klient? Gdzie podpisać? Tak, nie czyta. Idzie dalej. Czasami też żartuję, to co, rozumiem, że wątrobę sprzedałem. No jest to jakiś stary suchar, ale nic więcej w tym nie ma. Są oczywiście tacy, którzy udają, że czytają, nie? Biorą tą umowę i... I że rozumieją jeszcze. Tak, bo... i że rozumieją i tak dalej. No bo słuchajcie, to zrozumiałe, no mają coś podpisać, więc każdy z nas czyta. Ja mówię wprost, ja jestem z tych, którzy nie czytają. Kiedyś jeszcze udawałem, że czytam. Ale po co mam udawać, jak już jestem świadom tego, albo cię kupiłem i ci podpiszę umowę, albo cię nie kupiłem, nie podpisuję. Tak. Czy kupuję samochód, czy kupuję cokolwiek innego, nie czytam umów. A wiele ludzi tam udaje i tak dalej, ale tak naprawdę, wiecie, nic z tego nie pamięta. Więc jak ciebie ludzie kupią, nie będziemy żadnych, wiesz, problemów i z umową, i z budowaniem dalszej sprzedaży. Okej, ale nie rekomendujemy nie czytać umów. No, oczywiście, umówmy że nie. Umówmy się. Wiesz, ja myślę, że tak naprawdę takim elementem, który, jak wiadomo, o tym zadawaniu pytań, nie? I o tym, że to jest tak mega istotne, to warto sobie w głowie wypracować pewien mechanizm zadawania pytań. Ja zawsze od handlowców uczę takiego prostego mechanizmu analizy potrzeb, który trochę się zapętla. I który polega na tym, że ty pytasz po kolei, uwaga, wjeżdżamy właśnie pod prąd, prawie. Który ten mechanizm zadawania pytań polega na tym, że oczywiście zawsze każdy handlowiec pyta, co jest dla pana ważne, czego pan szuka i tak dalej. Tylko problem polega na tym, że większość handlowców na tym jednym pytaniu kończy. Albo nie słucha czasem nawet. No oczywiście, że tak. No kazali mu zadać pytanie klientowi, zrób analizę potrzeb, no cię pytam, co jest dla pana ważne. On tam coś pieprzy, ale tak go nie słucham, bo wiadomo, że mam swój produkt, który chcę mu sprzedać, mam swoje mieszkanie, które chcę opnąć, więc co mnie kurna interesuje, że ty chcesz z balkonem, jak ja nie mam z balkonem. Proste. No więc ja zawsze mówię, słuchaj, idźmy dalej. Teraz po tym pytaniu, co jest dla pana ważne, zawsze warto to pytanie potem odpowiedzi pogłębić. Bo ludzie odpowiadają bardzo często różnymi przymiotnikami. Czyli mówią, wie pan co, no czegoś fajnego szukam, w miarę tanio, wysokie mieszkanie. Tylko ty ani nie wiesz, co to znaczy w miarę tanio, ani to znaczy blisko centrum, ani to znaczy wysokie, nie wiesz. Więc drugie pytanie w analizie potrzeb zawsze powinno brzmieć, a co pan dokładnie rozumie przez? Tak, doprecyzować. Doprecyzować. A co to dla pana oznacza wysokie mieszkanie? Czy nie wiem, dla pana wysokie mieszkanie to są takie 2,70 jak są w nowym budownictwie, teraz najczęściej, nie wiem, 2,90 jak są w kamienicach często, czy nawet coś jeszcze innego, nie wiem, powyżej 3. I okej, to może być mega, słuchajcie, istotne dla tych ludzi, no bo dopiero wtedy dojdziemy do prawdziwych być może powodów, ale właśnie. Często jest tak, że po tym pytaniu pogłębiającym, no ludzie ci powiedzą, wie pan co, no tak 2,90 szukam. I teraz ja po odpowiedzi twojej, że ty szukasz, nie wiem, 2,90 czy 3 metry mieszkania, ja cały czas nie wiem, czy to jest twoja fanaberia, czy faktyczna potrzeba. Okay? No bo to może być tak, że Daniel sobie wymyślił, kurna, teraz będę mieszkał, wiesz, w wysokim mieszkaniu, 3 metry. I teraz pytanie, czy to jest dla niego istotne, o motywację, czy nie. Tak? Tak. I teraz trzecie pytanie dotyczy motywacji. A dlaczego, jeżeli mogę zapytać, panie Danielu, to jest dla pana ważne? I dopiero to trzecie pytanie daje nam odpowiedź typu, wie pan, no tak sobie myślałem, fajnie by było, czyli motywacja zerowa. Albo, no, wie pan co... Marzyłem o tym od dziecka. To już może być silniejsze. Wychowywałem się w takim domu. Wychowywałem się w kamienicy, wie pan, ten i mam ten. Ale może być na przykład, wie pan co, no mam szafę gdańską po dziadkach. Ona ma 2,90 wysokości. To jest mebel rodzinny, czyli sentymentalne związki. No, nie wyobrażam sobie bez niego. I nagle się, wiesz, okazało w mojej pracy, że tego typu pytania pogłębiające i pytanie dlaczego dawały mi faktyczną, prosto może być, intencję tych ludzi, ale też pokazywały, jaki mają ból. Dajmy na to, pytasz ludzi, nie wiem, co jest dla państwa ważne. Oni mówią, no wie pan co, fajnie, żeby była piwnica.
spora. A ja mówię, no a co Państwo rozumieją, żeby była spora? No wie Pan, no tak 6 metrów, żeby co najmniej miała. A jeżeli mogę zapytać, czemu akurat 6 metrów? No bo wie Pan, ja mam troje dzieci, mam wózki, mam rowerki. No co ja z tym wszystkim zrobię? Na balkonie będę trzymał. I nagle się okazuje, pytam, a jak wygląda sytuacja dzisiaj? No dzisiaj to wie Pan, no mamy to wszystko w przedpokoju. I nagle widzę ból tych ludzi. I wiem już teraz, że elementem, który będzie może nie decydującym, ale takim, wiecie, przyciskiem czerwonym w tej sprzedaży, będzie piwnica. Także jak będę miał nawet ciut mniejsze mieszkanie od tego, którego szukają, ale będę... Droższe. Nawet droższe, ale będą mieli piwnicę, która ma 10 czy 15 metrów, do której powkładają swoje wszystkie wózki i wszystkie klamoty, które mi się zawalają przestrzeń, to wtedy tak naprawdę... to będzie element, na który oni to mieszkanie mogą kupić. Krzysztof, dzięki Ci w takim razie, że byłeś tutaj ze mną. Że przeżyłem, byłeś... drodzy Państwo, dojechałem do końca, to nie było łatwe z Danielem Siwcem objechać Warszawę. Było parę razy niebezpiecznie. Były tunele, ja tak. Się czułem jak na filmie Dług, naprawdę, ale jeszcze nie wiem, bo być może teraz dopiero jak wiecie, wyłączę kamerę, to się zacznie. Trzymajcie kciuki okay. W takim razie. Jeśli podobało Wam się to wideo, dajcie suba, subskrybujcie i naciśnijcie dzwoneczek, wtedy po prostu będziecie widzieli te filmy wiele częściej. Także piąteczka. Jingle bells, naciśnijcie dzwoneczek. Tak. Dziękuję Ci bardzo, Daniel. Do zobaczenia.